W dzisiejszym Klubotygodniku będzie o tym, że Polska wreszcie stała się naprawdę ponad 40-milionowym państwem i o tym, co dobrego, a co ewentualnie groźnego może z tego w najbliższym czasie wyniknąć. Zapraszam serdecznie. Klubotygodnik Trutowskiego. Od 24 lutego minęły już ponad 2 miesiące. To wystarczająco dużo czasu, byśmy najpierw zaskoczyli się wydarzeniami, po drugie zaskoczyli się tą falą wsparcia Polaków dla napływających do Polski z Ukrainy uchodźców, a po trzecie, byśmy w jakimś stopniu zaczęli zapominać w naszym codziennym funkcjonowaniu, w tym, o czym czytamy w mediach, jakie wiadomości śledzimy, o tych bezprecedensowych wydarzeniach, jakie mają miejsce. Z jednej strony za naszą wschodnią granicą, a z drugiej strony w naszej codzienności, w naszych miastach, w naszych miasteczkach. Tymczasem to wystarczająco dużo czasu, żeby przeprowadzić pierwsze badania i zacząć rozmawiać o uchodźcach z Ukrainy już nie tylko na podstawie wyobrażeń, nie tylko na podstawie szacunków, ale na podstawie twardych danych i twardych faktów. Na dwa takie badania chciałem zwrócić Waszą uwagę. Ich wyniki zostały opublikowane w ostatnich dniach i sądzę, że dostarczają nam bardzo wiele ciekawej wiedzy na temat właśnie tej uchodźczej fali, która napłynęła do Polski. Pierwsze z nich zostało zrealizowane przez Fundację EWL we współpracy ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. To badanie przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia. W Warszawie, w Krakowie przebadano 400 osób, takich osób, które bądź to oczekiwały w kolejkach przy punktach nadawania numerów PESEL, bądź to trafiano na nie na dworcach czy w innego rodzaju punktach recepcyjnych. Co ciekawe, to badanie zostało przeprowadzone przez fundację związaną z firmą zajmującą się rekrutacją pracowników do Polski, w związku z czym są również dane porównawcze z grudnia 2021 roku i możemy zobaczyć, jak bardzo ta fala napływających do Polski uchodźców dzisiaj różni się od tej, z którą mieliśmy do czynienia wcześniej. Pierwsza podstawowa, najbardziej uderzająca informacja to fakt, że według tych danych 93% osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy po 24 lutego, to kobiety. Wcześniej ta proporcja była dużo bardziej wyrównana, ale w emigracji ukraińskiej do Polski przeważali mężczyźni. Było to 57% mężczyzn do 42% kobiet. Średnia wieku w tej chwili to 38 lat. 24% badanych pochodzi z Ukrainy centralnej, 36% z północy, 17% ze wschodu, 12% z południa, 11% z zachodu. 12% deklaruje, że ma polskie pochodzenie. 37% uchodźców z tej tegorocznej fali, która zaczęła napływać pod koniec lutego, przyjechała do Polski z jednym dzieckiem. Taka sama liczba, również 37% przyjechało do Polski bez dzieci. Osoby z dwójką dzieci to 18%, a z większą liczbą dzieci to 8%. To znów bardzo duża zmiana w stosunku do tego, jak ta ukraińska migracja wyglądała wcześniej. W 2021 roku do Polski z Ukrainy tylko 11% przyjeżdżających osób przyjeżdżało razem z dziećmi. 36%, które przyjeżdżały wówczas, to były osoby bezdzietne, ale ponad połowa z tych osób po prostu przyjeżdżała samemu. Dzieci pozostawały z rodziną, być może z jednym z rodziców na Ukrainie. 94% aktualnie przyjeżdżających deklaruje, że ich najbliższa rodzina pozostała na Ukrainie i aż 48% mówi, że ich bliscy również zamierzają przyjechać do Polski. Ponad 1/4 z przybywających do Polski dorosłych Ukraińców deklaruje, że mogą używać języka polskiego, że znają język polski w stopniu co najmniej komunikatywnym, to 26% badanych. Najpopularniejszym z języków obcych jest oczywiście język rosyjski. Jego znajomość deklaruje aż 90% tych osób, które przyjeżdżają do Polski. 55% mówi, że dogaduje się komunikatywnie po angielsku. Ciekawe są dane dotyczące wykształcenia i zawodów osób, które tutaj przyjeżdżają. Ponad połowa badanych, 53%, ma wyższe wykształcenie,
8% deklaruje wykształcenie wyższe niepełne, 16% wykształcenie średnie, a 22% zawodowe. Największą grupą zawodową, 17%, okazują się wysoko wykwalifikowani specjaliści. Zauważalna jest też spora grupa osób pracujących w edukacji i oświacie, nie tylko jako nauczyciele, ale też w innych zawodach związanych z obszarem edukacji, to aż 15%, 14% pracowało w usługach, 13% w handlu, nie pracowało tylko 6%, zaś 18% badanych deklaruje, że pracowało już wcześniej w Polsce. Ciekawe są motywacje dotyczące tego, dlaczego akurat do Polski te osoby zdecydowały się przyjechać. 36% wybrało Polskę, dlatego że Polska jest po prostu kulturowo najbliższa spośród sąsiadów Ukrainy. 27% mówi, że przyjechało tu dlatego, że ma tutaj przyjaciół i znajomych. Aż 24% ma tutaj rodzinę. 19% wskazuje jako ten kluczowy argument ten, że Polacy są wobec Ukraińców po prostu przyjaźni. Niezwykle ciekawe są dane dotyczące dalszych planów osób, które tutaj przyjechały. 1/3 mówi, że chce zostać tutaj na stałe, ale spośród tego tylko 7% wszystkich badanych chce w Polsce zamieszkać na stałe. 18% mówi, że przyjechało prawdopodobnie na kilka lat, zaś 6%, że przyjechało co najmniej na rok. Aż 69% z tych osób, które przyjechały, ponad 2/3, to osoby, które mówią, że chcą w Polsce mieszkać w mieście większym niż 200 tysięczne. Na Ukrainę zamierza wrócić 58% badanych. Tylko 12% z tej grupy, która no właśnie badana była na przełomie marca i kwietnia, deklaruje, że zamierza wyjechać dalej na zachód. No i tutaj wskazują przede wszystkim Niemcy, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Szwecję. Drugie niezwykle ciekawe badanie opublikowała i przygotowała właśnie Unia Metropolii Polskich. Ono różni się od tego pierwszego sposobem przeprowadzenia. Mianowicie dane, które włodarze największych polskich miast przedstawili, zostały opracowane na podstawie logowań telefonów komórkowych. No i okazało się, że można nie tylko zidentyfikować miejsca, w których przyrosła liczba logowań telefonów komórkowych i na tej podstawie oszacować liczbę migrantów, nie tylko można zidentyfikować osoby, które logują się na podstawie ukraińskich kart SIM, no bo wiemy, że część uchodźców, jak to tylko szybko jest możliwe, przerzuca się na te polskie startery, żeby płacić mniej, ale również no, okazało się, że istnieje możliwość zidentyfikowania osób, które jako język systemowy w telefonie mają ustawiony język ukraiński lub rosyjski. No i na tej podstawie przeprowadzono taką analizę, która dostarcza rzeczywiście zaawansowanych, niezwykle ciekawych danych. Czego się dowiadujemy z tego raportu przedstawionego przez Unię Metropolii Polskich? Otóż po pierwsze mamy informacje na temat liczby. Na podstawie tych szacunkowych danych włodarze miast mówią, że w tej chwili liczba mieszkańców Polski zbliża się do 41,5 miliona osób. Tymczasem według tych oficjalnych danych GUS-owskich liczba mieszkańców Polski jeszcze pod koniec 2020 roku to było tam 38 milionów z lekkim 200-tysięcznym okładem. Wynika z tego, że mamy do czynienia z istotnym zwiększeniem się liczby mieszkańców naszego kraju. 1,5 miliona osób to liczba tych szacowanych obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce już przed wybuchem wojny. W ciągu tych dwóch kolejnych miesięcy od jej wybuchu można powiedzieć, że się podwoiła. No i w ten sposób osiągnęliśmy liczbę 41,5 miliona. Trzeba przyznać, że imponującą, robiącą naprawdę duże wrażenie. Jak wygląda struktura tych migracji na podstawie danych szacowanych przez polskie metropolie? Otóż mówią oni, że w tej chwili 79% wszystkich Ukraińców to osoby dorosłe i młodzież, a 21% to dzieci.
Skąd się bierze taka proporcja? No właśnie z tego faktu, że prowadząc tę analizę, metropolie polskie biorą pod uwagę też tych Ukraińców, którzy mieszkali w Polsce wcześniej, a więc ta proporcja bierze pod uwagę tę nadreprezentację osób dorosłych w poprzedniej fali migracyjnej. Jeżeli spojrzymy sobie, jak Unia Metropolii Polskich szacuje na podstawie danych PESEL tę aktualną strukturę, to tutaj już widzimy dużo bardziej dla nas oczywistą odpowiedź, czyli 62% osoby dorosłe i młodzież, 38% to dzieci. Kiedy piszą metropolie polskie o tym, w jaki sposób geograficznie ukraińscy uchodźcy czy ukraińscy migranci, bo mamy do czynienia z dwiema takimi grupami, są rozlokowani po Polsce, to biorą pod uwagę obszary metropolitalne, czyli największe miasta wraz z przyległościami, biorą pod uwagę takie funkcjonalne obszary funkcjonujące wokół największych aglomeracji. No i w ten sposób otrzymujemy następujące liczby. W Warszawie i okolicach, w dalszych kolejnych przypadkach będę już mówił tylko nazwę miasta, ale za każdym razem to jest ten funkcjonalny obszar metropolitalny. W Warszawie mamy ponad 450 tysięcy Ukraińców. We Wrocławiu i Katowicach ponad 300 tysięcy. W Krakowie 230 tysięcy osób, w Gdańsku 220 tysięcy osób, w Rzeszowie 150 tysięcy i listę tych obszarów metropolitalnych z liczbą ponad 100 tysięcy Ukraińców zamykają Łódź i Poznań. No dobrze, no to za nami taka bardzo skondensowana pigułka informacyjna, zestawienie danych statystycznych dotyczących tego, jak wygląda ukraińska migracja w Polsce. Spróbujmy teraz z tych danych wyciągnąć jakieś wnioski i zwrócić uwagę na wyzwania, przed którymi stoimy. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, która uderza, to fakt tej bardzo mocnej koncentracji osób, które przyjechały z Ukrainy w największych miastach, w tych największych miastach, największych metropoliach, największych aglomeracjach. Ukraińcy stanowią już dzisiaj bardzo istotną grupę mieszkańców i to przede wszystkim to te duże ośrodki będą musiały sobie poradzić z zapewnieniem możliwości funkcjonowania osób, które tutaj przyjechały. Z raportu Unii Metropolii Polskich wynika, że w tych dużych miastach mamy do czynienia z udziałem Ukraińców wśród ogółu mieszkańców od kilku procent, od takiego przedziału 8, 11, 13% w miastach takich jak Bydgoszcz, Białystok, Łódź czy nawet Warszawa, przez przedział, w którym Ukraińcy stanowią 1/4 mieszkańców jak Gdańsk, Katowice czy Wrocław, aż po wreszcie takie miasta jak Rzeszów, w którym no, liczba Ukraińców zwiększyła się najbardziej dynamicznie. Stanowią oni dzisiaj 1/3 wszystkich mieszkańców Rzeszowa, co oznacza, że liczebność tego miasta wzrosła w ciągu ostatnich 2 miesięcy o połowę. No i cóż, można powiedzieć, że przez pryzmat tej ukraińskiej migracji możemy zauważyć problem, o którym w Klubie Jagiellońskim mówiliśmy od bardzo dawna. Problem związany z nierównomiernym rozwojem Polski. Pamiętacie nasze raporty o niewykorzystanym potencjale miast średnich? Pamiętacie nasze rankingi uciekających metropolii zwracające uwagę na to, o ile dynamiczniej rozwijają się w różnych aspektach gospodarczym, demograficznym, każdym innym wielkie miasta. Dzisiaj widać, że przyjeżdżający do Polski Ukraińcy tak naprawdę kierują się dokładnie tymi wskaźnikami. Są przekonani, że życie w dużych miastach jest znacznie lepsze, znacznie łatwiejsze, że stąd łatwiej migrować, łatwiej przenosić się z miasta do miasta, czy nawet wyjechać za granicę, że tutaj żyje się na lepszym poziomie, że tutaj łatwiej znaleźć pracę, w związku z czym nie chcą przenosić się na prowincję, nie chcą przenosić się do mniejszych miast, nie chcą wyjeżdżać na polską wieś. Mówi się już o tym w mediach, zwraca się uwagę na to, że pomimo podejmowanych przez władze prób takiej no, wewnętrznej relokacji uchodźców, mimo tego, że wiele samorządów jest na to gotowych i zaprasza do siebie takie grupy, no to okazuje się, że spotyka się to z bardzo umiarkowanym zainteresowaniem samych Ukraińców. Minister Szafernaker, który odpowiada za to zarządzanie Ukraińcami w Polsce, mówi o tym, że polskie władze próbują w różny, nieoczywisty sposób przekonywać do tych wewnętrznych migracji osoby przyjeżdżające z Ukrainy, no ale wiemy, że jest to bardzo trudne, no i bierze się chyba właśnie z tego, że ten nierównomierny rozwój Polski jest gołym okiem zauważalny dzisiaj również dla
przyjeżdżających z Ukrainy uchodźców. Drugi problem, na który zwracamy uwagę, to fakt, co może wyniknąć z tego, że tak niezrównoważona jest ta struktura aktualnej migracji do Polski z perspektywy płciowej. No, wiemy o tym i potwierdzają to przytaczane dane, że zdecydowana większość uciekających z Ukrainy po 24 lutego to kobiety, mężczyźni co do zasady zostają na Ukrainie po to, żeby jej bronić. No i to z jednej strony sprawia, że to przyjęcie właśnie kobiet z dziećmi przez Polaków było w pierwszych tygodniach niezwykle serdeczne, ale z drugiej strony w dłuższej perspektywie może rodzić pewnego rodzaju problemy i napięcia. Michał Gulczyński, który zajmuje się polityką publiczną właśnie w takim również płciowym ujęciu problemów, przed którymi stoimy, zwraca uwagę na łamach portalu Klubu Jagiellońskiego, że właśnie polskie kobiety będą w większym stopniu odczuwały presję ze strony przyjeżdżających do Polski Ukraińców. Po pierwsze, bierze się to z faktu, że to kobiety w większości polskich gospodarstw domowych w większym stopniu pełnią te funkcje opiekuńcze, to one odpowiadają za edukację dzieci, to one odpowiadają na przykład za wizyty u lekarzy i to one jako pierwsze zobaczą przepełnione klasy, zobaczą szkolne problemy związane z pojawianiem się w klasach dzieci z Ukrainy, to one pierwsze zobaczą dłuższe kolejki u lekarzy. Wreszcie to one poczują jako pierwsze presję na rynku pracy i zobaczą, że cały szereg kobiet, które przyjechały do Polski poniżej swoich kwalifikacji będą pracowały w tak zwanych typowo kobiecych zawodach. Wreszcie, zwraca na to uwagę Gulczyński, problem może się pojawić też na tak zwanym, w cudzysłowie, rynku matrymonialnym. To tutaj pojawi się presja ze strony młodych Ukrainy, które przez część kobiet będą postrzegane po prostu jako konkurencja. Rafał Gawlikowski, członek Klubu Jagiellońskiego, na łamach Rzeczpospolitej zwrócił uwagę na, można powiedzieć, pierwszy taki sygnał pokazujący, że coś jest na rzeczy i to coś może być wykorzystywane przez rosyjską propagandę w Polsce. Zwrócił uwagę, że pojawił się na TikToku taki dziwaczny trend zapoczątkowany wrzutką jednej z kobiet, która przedstawiała się jako Ukrainka, mówiący o tym, że jej samoocena rośnie, kiedy widzi Polki. No i wywołało to na TikToku ogromną falę poruszenia. Odpowiedziano na to wieloma kolejnymi wrzutkami TikTokowymi, w którym bądź to krytykowano takie podejście, bądź to pojawiały się głosy solidarności z Ukrainkami, bądź to głosy krytyki innych Ukrainek za to, że któreś mówią o tym, że to one się czują dzisiaj lepiej patrząc na Polki, no ale nie ma wątpliwości, że tego rodzaju napięcia będą zwłaszcza w mediach społecznościowych się pojawiały i one mają niestety szansę być podsycane, zarówno Rafał Gawlikowski, jak i szereg osób komentujących tą TikTokową inbę w mediach społecznościowych zwraca uwagę na to, że może tak być, że tego rodzaju wrzutki są inspirowane właśnie przez rosyjskie trole, przez rosyjską przez rosyjskich manipulatorów tą rzeczywistością mediów społecznościowych. No i cóż, tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że pewnego rodzaju szlaki zostały przetarte. Dotychczas, kiedy mowa była o różnego rodzaju wyzwaniach związanych z dezinformacją, zwykle myślano o takich kanałach debaty internetowej stricte związanej z dyskusjami politycznymi i budowaniem właśnie tego rodzaju narracji do środowisk mocno spolityzowanych. Tymczasem analitycy już w zeszłym roku zwracali uwagę, analitycy tego dyskursu internetowego, że jednym z głównych miejsc rozpowszechniania się w Polsce antyszczepionkowej propagandy, tego sceptycyzmu wobec szczepionek, były fora dla kobiet, fora dla młodych matek, to tam tego rodzaju głosów, wątpliwości trafiających na podatny grunt było bardzo wiele, no i można mieć obawy, że tego typu narracje rosyjscy dezinformatorzy w polskim internecie mają już po prostu po awanturach o szczepionki dobrze przećwiczone. I ostatnia kwestia, ostatni wniosek, który powinniśmy wyciągnąć z tej informacji o strukturze ukraińskiej migracji do Polski, to fakt, że ogromną liczbą tych osób, które tutaj przyjechały, są nie tylko kobiety, ale też dzieci, w dużym stopniu dzieci w wieku szkolnym. Szacuje się, że w Polsce jest w tej chwili 800 tysięcy dzieci w wieku szkolnym, no i jakoś polskie szkoły i polskie inne instytucje opieki będą musiały sobie z tym wyzwaniem poradzić. Na ten moment ponad 160 tysięcy ukraińskich dzieci już trafiło do różnego rodzaju placówek edukacyjno-opiekuńczych.
Część z nich kontynuuje naukę w sposób zdalny na podstawie ukraińskiego programu. Tutaj trzeba powiedzieć, że państwo ukraińskie całkiem dobrze ogarnęło ten system i to jest w ogóle możliwe, no ale to nie gwarantuje opieki nad dziećmi, a tym to przecież jest niezwykle potrzebne, żeby opiekunowie tych dzieci, zwłaszcza opiekunki, mamy, mogły zacząć szukać pracy i mogły zacząć tutaj zarabiać na swoje utrzymanie. Dlatego ten aspekt edukacyjno-opiekuńczy w obszernym tekście, w takiej obszernej analizie na łamach portalu klubjagielloński.pl omawia Anna Byrcka i przedstawia tam cały szereg poważnych wyzwań i problemów, na które powinniśmy się przygotowywać w związku z tym, że niestety coraz więcej wskazuje na to, że spora część tych osób, które przyjechały do Polski, mając nadzieję, że przyjeżdżają tutaj tylko na chwilę, będzie musiała zostać w Polsce dłużej, no i te dzieci wcześniej czy później będą musiały w przytłaczającej większości trafić do polskich szkół. Ania zwraca uwagę na to, że już dzisiaj mamy do czynienia, że już przed tym kryzysem uchodźczym mieliśmy do czynienia z ogromnymi brakami kadrowymi w polskich szkołach. Wiemy, że polscy nauczyciele nie są dobrze wynagradzani. Wiemy o tym, że to w ciągu ostatnich kilku lat kolejny duży kryzys, z którym polscy nauczyciele muszą się mierzyć. Najpierw mieliśmy ogólnopolski strajk nauczycieli, potem mieliśmy pandemię i 2 lata z edukacją zdalną i dużymi problemami przecież związanymi z pracą z młodzieżą w takiej nietypowej formie. I teraz, kiedy wydawało się, że wszystko będzie wracało do normy, pojawił się ten trzeci, równie niespodziewany, być może najtrudniejszy z kryzysów, który na samym wejściu wskazuje, że pracowników oświaty, nauczycieli, zarządzających placówkami oświatowymi czekają naprawdę trudne tygodnie i trudne miesiące, zwłaszcza w nowym roku szkolnym. Ania szeroko omawia zmiany prawne, które zostały dotychczas dokonane, wskazuje, jakie wyzwania są dzisiaj najpilniejsze. To wyzwania związane z tym, żeby możliwie szybko pieniądze na opiekę nad dodatkowymi dziećmi trafiały do samorządów. Wskazuje na to, że te organizacje pozarządowe, obywatelskie mogą bardzo dużo pomóc w tym, by w polskich szkołach ukraińskie dzieci zostały przyjęte możliwie dobrze. No i wreszcie wskazuje na to, że niezwykle potrzebna jest profesjonalna opieka psychologiczna nie tylko nad ukraińskimi uchodźcami, nie tylko nad tymi dziećmi, które przyjechały tutaj w poszukiwaniu bezpieczeństwa, ale również nad polskimi dziećmi i polskimi nauczycielami, którzy znaleźli się w nowej sytuacji i mogą nie być na nią gotowi. Wszyscy równomiernie potrzebują tego rodzaju wsparcia i powinniśmy o tym pamiętać, żeby ta sytuacja wyjątkowa nie okazała się niepotrzebnym zarzewiem pomiędzy Polakami i Ukraińcami, pomiędzy polskimi i ukraińskimi rodzicami, pomiędzy polskimi i ukraińskimi dziećmi. W dniu, w którym nagrywam ten materiał, opublikowane zostały najnowsze dane demograficzne i okazało się, że luty 2022 roku pod kątem demograficznym, pod kątem współczynnika urodzeń i zgonów okazał się najgorszym miesiącem w historii Polski od, uwaga, zakończenia II wojny światowej. W lutym urodziło się tylko 23 tysiące dzieci, podczas gdy 42 tysiące ludzi zmarło. To bez wątpienia istotny kontekst, który powinniśmy brać pod uwagę w sytuacji, kiedy zaczynamy dyskutować na temat tego, jak wygląda ukraińska migracja, zaczynamy się zastanawiać nad tym, ile osób z tych, które przyjechało do Polski, faktycznie zostanie z nami na dłużej, zostanie z nami na dłużej, nawet pomimo swoich deklaracji oczywistego, naturalnego i godnego wsparcia, założenia, że jak najszybciej będą chcieli wrócić do swojej ojczyzny po to, żeby tam żyć i tam ją odbudowywać. Wiemy doskonale, że w Polsce coraz bardziej brakuje rąk do pracy w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wysoką inflacją. Nie mamy wątpliwości co do tego, że dodatkowe ręce do pracy mogłyby pozwolić osłabić tę presję płacową, która inflację dodatkowo napędza. Ale z drugiej strony musimy być świadomi tego, że to nie jest tak, że ta uchodźcza, tragiczna fala napływająca do Polski to jest rozwiązanie polskich problemów demograficznych i problemów z polskim rynkiem pracy, bo niesie ona ze względu właśnie na ten swój dramatyczny charakter związany z wywołaną przez Władimira Putina wojną, no właśnie taki nagły, gwałtowny i nierównomierny aspekt, który sprawia, że nie będzie ta fala uchodźców rozwiązaniem naszych demograficznych problemów. Dlatego wydaje mi się, że
przy całej sympatii i możliwie silnym wsparciu dla ukraińskiej migracji powinniśmy możliwie wcześnie zacząć poważną dyskusję, jak z różnego rodzaju zagrożeniami i wyzwaniami, które przed nami stoją, możemy sobie w politykach publicznych i w takim wspólnotowym życiu politycznym poradzić. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii, które z danych, które dzisiaj przytoczyłem, Was zaskoczyły, które zaskoczyły pozytywnie, które zaskoczyły negatywnie i który z wniosków, które próbowałem się z nich wyciągnąć, Waszym zdaniem jest trafiony, a który wydaje Wam się na wyrost. Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami. Do zobaczenia i do usłyszenia.